pod koniec walki na śmierć i życie. Garuda został opalony. A dwoje wojowników ninja zniknęło w ciemnościach, by przygotować się do następnego starcia. Brzmi to trochę jak zapowiedź drugiej części, ale z tego co mi wiadomo, druga część nie została nigdy wydana. Tak czy inaczej, Wirl już wita was wszystkich serdecznie w ostatnim odcinku z serii Zagrajmy w Kagę. No cóż, widzieliście całą grę. Dosyć prosta platformówka z przydługą sekwencją końcową, ale moim zdaniem jest fajna, trzyma klimat. Kage to gra warta polecenia, jest bardzo prostą platformówką. Jeżeli szukacie jakiejś gry, która zajęłaby wam czas na godzinkę, góra dwie, w której nie trzeba byłoby się za dużo zastanawiać, zagłębiać niepotrzebnie w fabułę, po prostu włączyć i trochę poskakać, to ta gra jest warta polecenia. Nie można również zapomnieć o trybie dla dwóch graczy, którego niestety nie miałem okazji pokazać, ale naprawdę moim zdaniem warto taki tryb mieć w platformówkach, kiedy dwóch graczy może grać jednocześnie na jednej planszy. Kage to całkiem przyjemna gra, ładna animacja, jest bardzo dynamiczna, chwilami nawet ciut zbyt dynamiczna, jak na mój gust. I mimo tego, co sądzę o planszy 5.1, tak wciąż jej nie lubię, nie wiem dlaczego, nawet ciężko byłoby mi wskazać, co mnie w tej planszy irytuje. To ta gra jest warta zagrania. Jeśli lubicie proste platformówki, graliście w Ninja Gaiden, Contra, to możecie zagrać równie dobrze w to. Nie powinna sprawić wam zbyt wielu kłopotów, po 5.1. I to tyle. Więc miejmy nadzieję do zobaczenia następnym razem, kiedy być może zdecyduję się zrobić kolejną serię Zagrajmy w. Być może teraz wybiorę coś dłuższego, może nawet nie platformówkę. Ale tak czy inaczej, miejmy nadzieję do zobaczenia następnym razem. Wirl już żegna was wszystkich. Cześć!